Co to jest za silnik? To jest silnik Iveco, więc sprawdzona konstrukcja. Jeszcze tu jest z turbo, bezproblemowa. I to jest oryginalnie silnik montowany do tego samochodu? Tak. W którym roku właściwie powstał ten Honker? Mogę stuprocentowo podać datę rejestracji, to jest 96 rok. No ale data rejestracji rzadko kiedy pokrywała się z datą produkcji, bo często te samochody chodziły chociażby po terenie samej fabryki na testach. A dokładnie. W latach, początek lat 90. Dopracowywanie całej konstrukcji, a później praktycznie ten 96 to było sprzedaż poza teren fabryki, jako że Antoninek przestawał istnieć jako producent Honkerów. Ile dokładnie ich wyprodukowano? Bo jest mnóstwo legend. Do mnie dotarły informacje, gdy go kupowałem, że było 10 sztuk. Dwa lata temu spotkałem na zlocie pana, który dokładnie przy tym Honkerze pracował, przy tworzeniu go, został wydelegowany jako jeden z trzech ludzi, którzy go tworzyli, to on powiedział, że ich dosłownie były 2-3 sztuki. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony tym samochodem. On w ogóle jedzie nie tak jak prototyp. Zawsze te prototypy ledwo jechały. Trzeba było naprawdę celować w drogę, żeby trafić. A ten samochód jedzie bardzo normalnie, jak każdy zachodni samochód terenowy. Dokładnie. Niestety, skończyło się w tym 96 w Antoninku. Zaczęło się to w różnych innych następnych firmach, żeby w 2006 bodajże wszystko się skończyło też na parę lat. No i teraz prywatna inicjatywa, nowe Honkery są sprzedawane, na pewno krótkie też będą sprzedawane, tylko kwestia ceny. No, zaczyna się prawdziwy teren. Tak. Myślisz, że przejedziemy? Na pewno. Okej, dobrze. To jak to działa wobec tego? Bo cały czas teraz mieliśmy włączony napęd tylko na tył, tak? Nie, mieliśmy napęd jest stały na przód i na tył. Jedyną zmianą to możemy albo włączyć redukcję, czyli takie półbiegi, albo blokadę międzyosiową, co nam ułatwi przejazd tutaj. Blokada międzyosiowa, a czy jest blokada mostu? Nie. Z przód albo nie. Z przodu albo tyłu? Nie, to grozi tym, że gdzieś tam utkniemy, ale... No dobra, to co, blokada włączona jest? Teoretycznie.